Dzień dobry, witam wszystkich na sesji środowej, 15 dzień maja. Zapraszam Was na poranny przegląd techniczny. Sytuacja na Euro USD tutaj oczywiście wymaga odświeżenia, z tym, że zobaczcie ten układ, który mieliśmy przetestowany dwukrotnie. Mówiłem tutaj o możliwym reteście. Ten retest odbył się na jeszcze większej dynamice, także tutaj raczej ciężko było skorzystać z tego motywu, tak? Bo przechodząc nawet na interwał 15-minutowy, no to czy nawet na piątkę, na zamknięcie świecy kompletnie nie było szansy tutaj zagrać, tak? To było takie mocne szarpnięcie, nawet na jednej M5 można powiedzieć, więc ten układ zdecydowanie odpadał, jeżeli chodzi o możliwość rozegrania na zamknięcia. Także w takim kontekście, jak ja to mniej więcej celuję, więc tutaj oczywiście pozycji nie miałem. Co obecnie na etku? To jeszcze stare schematy z harmonią. Możemy do nich spróbować wrócić, bo wydaje mi się, że jesteśmy blisko realizacji. Zobaczcie, 78,6. W dniu wczorajszym już było podejście. Zobaczymy, co się wydarzy na tej obecnej H4, bo potrzebujemy sygnału podażowego, tak? To jest druga część układu XABCD. 786, pierwszy z tych głębokich wewnętrznych współczynników, poziom cenowy tego oporu 1,0825. Drobne naruszenie jak najbardziej akceptowalne, to teraz się dzieje, natomiast zamknięcie H4 zdecydowanie potrzebujemy, aby było poniżej mierzenia, czyli gdzieś tam w okolicy 1,0820 powiedzmy. Idąc dalej, GBP USD 61,8 przy drugim podejściu, drugim, może trzecim, czwartym, nawet jak sobie spojrzymy tutaj na takie pojedyncze świece jednogodzinowe wybite górą. 786 też nie stanowiło tutaj zdecydowanie przeszkody dla notowań. Obecnie, licząc na powiększenie korekty spadkowej, która na razie gdzieś tam raczkuje, jeżeli ta rozpiętość nabrałaby tempa, no to 1,2540 stanowi nasz target tutaj na GBP USD. No oczywiście około 50 pipsów nas tutaj dzieli od tych rejonów cenowych, więc tutaj ten układ potrzebuje czasu, aby się nieco rozwinąć. Tak, na razie mamy to wyznaczone, korekta pędząca 1 do 1. Zobaczymy, czy będą nowe szczyty, czy jednak będą spadki. USD, JPY, tutaj cały czas czekamy na 61,8. Wcześniej czekaliśmy na 50, na tej 50 nic wielkiego się nie wydarzyło, na 38,2 wcześniej też nie. 61,8 dla przypomnienia z wczoraj, okrągła strefa cenowa, również tak jak to było poprzednio, tak i teraz, 157,00 w kontekście bieżącej wyceny 60 kilka pipsów nas tutaj dzieli. No i co, na razie czekamy. No te świece widać trochę maleją, ta zmienność nieco maleje na ujku, bo jakby te momenty przełomu kwietnia i maja były dosyć ekstremalne pod względem zmienności. Tak tutaj na tych pierwszych sesjach majowych również tutaj utrzymywało się to powiedzmy w jakimś tam stopniu, ale no z każdą kolejną sesją tutaj widać, że jakby wracamy do takiej normalnej gdzieś dynamiki raczej na średnim poziomie, bo to są zakresy sesyjne w okolicy 60-80 pipsów, to wcale nie jest jakoś duże jak na ten rynek. Także pozostajemy z ujkiem 157,00 poziom oporu. I w przypadku złota, złoto nam trochę odjechało od 50 do tej strefy popytowej na też wzmocnionej też biegunowością. Lokalnie, jeżeli byśmy szukali jakiegoś ograniczenia górnego, oczywiście możemy ten ostatni swing spadkowy sobie tutaj pomierzyć. I tak naprawdę 61,8 tutaj rzuca się w oczy. 61,8, biegunowość jak najbardziej też dostrzegalna. Zwróćcie uwagę tutaj na te dołki. Tu mieliśmy sesję 10-13 maj. Czyli koniec i początek bieżącego, koniec ubiegłego, początek bieżącego tygodnia. No i ten kurs, na który spoglądamy przy współczynniku 61,8, no to w tym przypadku jest 2,360,5 dolara za uncję. Tak, widzimy, że rynek tutaj już zaksięgował tą strefę jeszcze przed początkiem sesji europejskiej.
Zobaczymy, co tutaj się wydarzy, też szczególnie po otwarciu rynków kasowych właśnie w Europie. Być może będzie kolejne podbicie, fajna jakaś reakcja spadkowa. Także na złocie obserwujemy tą strefę.